żyje tuż obok nas i jest nam bardzo bliski. Przypisujemy mu niezwykłe cechy. To, że przynosi szczęście, bezpieczeństwo, a nawet dzieci. Bocian biały, ptak zwykły i niezwykły zarazem. Samicy bociana od samca nie sposób odróżnić, no chyba że po zachowaniu. Kto jest bardziej troskliwym rodzicem, matka czy ojciec? Praktycznie oboje rodzice są troskliwi, aczkolwiek trud wysiadywania jest po stronie samicy. To ona przede wszystkim poświęca prawie cały miesiąc na to, żeby doprowadzić do wylęgu pisklęta, ale również potem, kiedy się pisklęta pojawiają, zarówno on i ona troskliwie znoszą ten pokarm. Jak dużo pokarmu matka lub ojciec jest w stanie przynieść do gniazda? To jest ciężka praca tak naprawdę, bo jeśli mamy jak w tym roku około 4 piskląt w każdym z gniazd, także praktycznie od samego świtu do późnego wieczora non-stop muszą to pożywienie znosić. Bywają lata, kiedy niestety tego pokarmu jest mniej. Wówczas niestety rodzice mogą podejmować drastyczne decyzje o wyrzucaniu piskląt z gniazda po to, żeby uratować te pozostałe. Dżdżownice, pasikoniki czy myszy w dziobie przynieść łatwo, a co z wodą? Widzimy na tym gnieździe spragnione, dyszące pisklęta. Jak zaspokoić ich pragnienie? Praktycznie jedynym źródłem wody dla pisklęt jest pożywienie, które przynoszą rodzice. Więc woda jest w tkankach pijawek, tkankach dżdżownic, w treści żołądkowej, która jest zwracana wraz z pożywieniem. Stąd to źródło wody przede wszystkim. A jak piją dorosłe bociany? No dosyć zabawnie to wygląda i niezdarnie, bo oczywiście mając tak długi dziób, nie potrafiąc ssać, no musi to tak zrobić, żeby jednak ta woda się nie wylewała, a więc musi się dziwnie zgiąć i unosić w ten sposób, aby woda z dzioba wylewała się prosto do otworu gębowego. Bociany należą do rzędu brodzących, więc wody się nie boją, wręcz przeciwnie. Typowa bociania stołówka to tereny podmokłe, doliny rzeczne, łąki, na których jest odpowiednia wilgotność. W takich miejscach roślinność jest bardzo różnorodna, a w niej idealne schronienie znajduje bociani pokarm. Niestety meliorowanie łąk powoduje osuszanie terenu, a za tym idzie ubożenie roślinności i w konsekwencji zasobów pokarmowych bociana. Ale ten inteligentny ptak adaptuje się do nowych warunków. Szuka nowych źródeł pożywienia. Pojawia się nawet na wysypiskach śmieci, żywiąc się tym, co wyrzuci człowiek. Gniazda na drzewach, gniazda na słupach, gniazda na dachach. Bocian od zawsze był blisko człowieka. To jego wybór. Okazuje się, że nie od zawsze, bo kiedyś jednak bociany preferowały tereny zalesione i budowały gniazda przede wszystkim na drzewach. Niektóre takie preferują do dziś. No bocian właśnie. Czarny. Bocian czarny, który cały czas stroni jednak od bliskości człowieka. Natomiast od pewnego czasu, kiedy te obszary leśne zmniejszyły się, bocian zaczął preferować otoczenie człowieka, dlatego że powstała jakby wokół człowieka taka infrastruktura, która ułatwiała im budowanie gniazd. To są dosyć duże i ciężkie konstrukcje, a więc nie ma to jak porządny słup, na który można posadzić takie gniazdo. Nie ma to jak porządny dach albo komin. Stąd obecność blisko człowieka. No i podejrzewam, że drugim plusem jest przede wszystkim to, że jednak obecność człowieka odstrasza drapieżniki, które mogłyby być potencjalnym wrogiem dla bocianów. Bociany nam jednym słowem zaufały, ale czy też człowiek nie jest dla nich zagrożeniem? No właśnie, bliskość tego człowieka jest dla nich atutem, ale w perspektywie dłuższej niestety możemy okazać się dla nich pewną zgubą. To jednak działania człowieka powodują to, że te żerowiska bociana się kurczą i jego liczebność spada. Drastycznie spadła populacja jego krewniaka, bociana czarnego. Szacuje się, że w Polsce jest zaledwie 1200 par bocianów czarnych. Pewnie dlatego niewielu ludziom udało się go spotkać. Niełatwo go zobaczyć również dlatego, że bocian czarny woli trzymać się od ludzi z daleka. Wybiera towarzystwo bobrów i las. Bobry tworzą w lesie rozlewiska, a bocian czarny bez wody, bagien i trzęsawisk po prostu żyć nie może. Z łatwością łapie ryby. Od bociana białego różni się też tym, że jest bardzo płochliwy i rzadziej klekocze.
W przeciwieństwie do białego potrzebuje dla siebie dużych powierzchni. Jego terytorium lęgowe obejmuje do 250 km2. Białemu towarzystwo innych nie przeszkadza. Walczy tylko o własne gniazdo, a nie o przestrzeń wokół gniazda. A czy buciany zawsze wracają do tego samego gniazda, które zbudowały? Starają się tak. Najczęściej rzeczywiście tak bywa, że jako pierwszy przylatuje ten samiec do tego gniazda, w którym był gospodarzem w zeszłym roku. Aczkolwiek nie musi być taka sytuacja. Zdarza się bowiem, że jako pierwszy przylatują inne buciany, które jako pierwsze po 4 latach od wyklucia się zakładają swoje pierwsze rodziny. Lub zdarza się, że ten gospodarz, który wraca, już widzi, że gniazdo jest zajęte. Wówczas bardzo często dochodzi do walk. Budowanie nowego stanowi wielki trud i bardzo często te bociany, które zaczynają budować gniazda w danym roku, często nie zdążą wyprowadzić piskląt, a więc najlepiej zająć już te, które jest gotowe. Okazuje się, że bocianie gniazdo daje również schronienie innym ptakom. Oczywiście głównym lokatorem jest bocian, ale jak się przyjrzymy dokładnie, to w tych patykach zobaczymy wróble i mazurki, które również są współlokatorami. A więc żyją obok siebie, nawet w tym samym gnieździe tak naprawdę. Okazuje się, że sobie zupełnie nie przeszkadzają ani bocian wróblowi, ani wróbel bocianowi. Podlaskie Pętowo to jedyna tego typu w Polsce certyfikowana europejska wioska bociania. W jednym gospodarstwie są tutaj 32 gniazda bocianie. Tak. Czy ich towarzystwo wam nie przeszkadza? Wręcz powiedziałbym, że jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy tylu przyjaciół, skrzydlatych przyjaciół. To jest jedyna w Polsce taka wieś. Są miejsca, gdzie są podobne ilości, ale nie aż tyle i w jednym gospodarstwie. Tak praktycznie niektóre gniazda są tak położone, że dziobami do siebie mogą dotykać. No a ten klekot nie przeszkadza wam z samego rana, aż taki donosi? Nie, nie, to jest sprawa przyzwyczajenia. Jesienią bociany odlecą, to jest no, przykro dosyć, tak smutno, pusto. Wyglądamy później, kiedy ta wiosna przyjdzie, kiedy te bociany znów przylecą. I przyniosą szczęście. I szczęście przynoszą. A przynoszą? A przynoszą. Przynoszą też oprócz tego różne rzeczy. W gniazdach się znajdują różne dziwne rzeczy, dziwne historie się dzieją. Tak jak tutaj na przykładzie tego hipopotama znalezionego wczoraj w gnieździe jako przy obrączkowaniu bocianu. Nie wiem, czy one sobie przypomniały, jak to jest w Afryce, że tam te hipopotamy są, czy to chciały dzieciom pokazać, jak wyglądają hipopotamy. One chyba znoszą do gniazd przeróżne różne inne rzeczy. Dziwne rzeczy. Tak, na różne przykład co jeszcze? No, damskie stringi strafiliśmy raz w gnieździe. Bardzo często możemy zauważyć bociany, które kroczą dosłownie 2-3 metry od pługu, kosiarki, ciągnika. Wcale ich nie płoszy hałas, wręcz przeciwnie, kiedy słyszą, że maszyny rolnicze pracują, bociany zlatują się na łąkę, bo wiedzą, że stołówka otwarta. No właśnie, zaczyna się wyżerka. One wykorzystują te prace polowe, czy prace urządzeń koszących podczas sienokosów. Wykorzystują to, ponieważ zawsze te urządzenia płoszy mnóstwo pokarmu, który znajduje się właśnie w tej trawie. A ten pokarm to bynajmniej nie żaby. Okazuje się, że z rzadka bywają żaby. Są to przede wszystkim owady. Pasikoniki, to są dżdżownice, to są gryzonie. Zdarzają się krety, zdarzają się również pisklęta innych ptaków, które gniazdują na ziemi. Poza tym, tak jak tutaj, podczas sienokosów niestety giną inne zwierzęta pod urządzeniami tonącymi. To też dla nich jest okazja, żeby zbierać te zwłoki tak naprawdę. No i coraz częściej obserwujemy
biegający bociany za pługiem, który przewracając ziemię oczywiście wyrzuca dżdżownicę. Bardzo niebezpieczną drogę pokonują nasze bociany dwa razy do roku, kiedy odlatują z Polski i kiedy do nas wracają. Chyba naprawdę lubią to miejsce. No z pewnością. To są jedni z bardziej wytrwałych wędrowców. Pokonują podczas swoich lotów na zimowiska do Afryki prawie 8 tysięcy kilometrów. Ale co wykorzystując przede wszystkim ciepłe masy powietrza, które podtrzymują, tworzą taką poduszkę, na których bociany prześlizgują się przez kontynent afrykański w kierunku Europy. Lecą do 200 km dziennie, przede wszystkim szybując. I są przez dwie trasy wędrówek. Nasze bociany lecą przede wszystkim przez Bosfor. No i kiedy przychodzi czas odlotów, sierpień, zaczyna się sejmikowanie. A więc zbierają się w bardzo duże grupy po to, żeby wspólnie, razem podążać z powrotem do Afryki na przetrwanie zimy. Ale takie grupy można też zobaczyć w czerwcu, lipcu. Po prostu kilkadziesiąt bocianów na łące i nie jest to sejmik. Okazuje się, że nie. Sejmiki pojawiały się dopiero z końcem sierpnia. Natomiast takie grupy po kilkanaście lub kilkadziesiąt bocianów to najczęściej takie kawalerskie bandy. To są bociany, które nie założyły w tym roku gniazd, nie znalazły pary. I one bardzo często, pewnie dla towarzystwa, razem się skupiają, razem przede wszystkim spędzają noc. Czasem można zobaczyć oblepione drzewa przez kilkadziesiąt bocianów. To właśnie te, które w tym roku nie miały szczęścia, jeśli chodzi o założenie rodzin. Potrafią oszczędzać siły. Nie tylko wykorzystują ciepłe prądy powietrza, żeby nie napracować się w czasie lotu. Bociany, tak jak ludzie, kiedy mogą, odpoczywają. Bocian wykorzystuje każdą możliwą chwilę do stania na jednej nodze. Wtedy druga się nie męczy, bo nie jest obciążona. Ludzie też przestępują z nogi na nogę. A Masajowie, najbardziej tradycyjne plemię w Kenii, stoją tak samo jak bocian, na jednej nodze, tyle że podpierają się włócznią. Takie podpatrzone w Afryce zwyczaje. Właściwie to o bocianie można mówić same dobre rzeczy. Na przykład to, że przynosi szczęście. Prawda czy mit? No raczej tak. Gdyby tak nie było, to bylibyśmy bardzo nieszczęśliwi. No tak, wierzymy w to, że bocian rzeczywiście jest wyjątkowym ptakiem i wiele dobrego nam przynosi, no przede wszystkim dzieci. Czy to prawda, niech każdy sobie oceni, ale z pewnością rzeczywiście wiele lat temu większość dzieci rodziła się mniej więcej w tym okresie, kiedy bociany przelatywały, więc pewnie dlatego jest to skojarzenie. No a poza tym obecność bociana, wierzono, że obecność gniazda bociana na budynkach gospodarczych chroni przed uderzeniem pioruna. W ogóle obecność bociana w zagrodzie świadczyła o tym, że będzie urodzaj i inne rzeczy. No, na Bliskim Wschodzie na przykład za zabicie bociana również groziła kiedyś kara śmierci, a więc ten ptak nie tylko w polskiej kulturze, ale w ogóle ogólnoświatowej pełnił bardzo, bardzo ważną rolę. Bocian stał się już tak herbowym prawie, że ptakiem naszego kraju, ma barwy nasze narodowe, że podejrzewam, że gdyby była potrzeba wymiany orła w naszym godle, podejrzewam, że bocian zdobyłby najwięcej głosów podczas referendum jako następne godło naszego kraju. Bociany są stałym elementem krajobrazu naszych wsi, ale jeszcze do niedawna mówiło się, że co trzeci europejski bocian jest Polakiem. Teraz mówi się, że co piąty ptak. Bocianów więc ubywa, a więc dbajmy o każdego z nich i o środowisko, bo jeszcze Polska nie zginęła, póki są bociany.